Oficjalnym patronem kanału jest sklep Instant Gaming. Graj z głową i płać mniej. Zajrzyj, zarejestruj się, zdecyduj. Polecam. Ragnar. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy Final Fantasy 6. Moi drodzy, kontynuujemy. Ostatnio udało nam się wymusić, a w zasadzie, no nie, porozmawiać z Imperatorem, zakończyć wojnę i doprowadzić do porozumienia pomiędzy dwoma zwaśnionymi stronami w celu pokonania tak naprawdę wroga. I teraz co, no to słuchajcie, ruszamy do imperialnej bazy. Mamy trochę, powiem tak, szczerze powiedziawszy, sytuację, w której mamy tylko dwie postacie. Ten będzie ciekawie. Chociaż plus nasza siła i kontry, bo te wszystkie ataki pójdą tak szybko, że oni się nawet nie zorientują, kiedy umierają. Zresztą zależy mi na tym, żeby dojść do bazy Imperium. Piasków będziemy unikać i gdzieś tutaj zaraz będzie już wejście do bazy. Tutaj teraz mógłbym w zasadzie wykorzystać te przedmioty, które otrzymałem. Ale sądzę, że nie będzie takiej nawet potrzeby. Dobra, teraz zrobimy magię, żeby tu nie było. Może być Bolt 2. Chyba nawet nie będzie takiej potrzeby, bo widzę, że przeciwnik sam się zabije. O, Sandstorm jeszcze użyję. Tego nie widziałem w sumie. No i Bolt 2, słuchajcie, w grupowej wersji leci tylko na jedną muchę. Złoto 2500, nieźle. Dobra, imperialna baza i wejdziemy do tego magazynu. Dokładnie. Super. Jo, dużo rzeczy. Cherbuddown, co to jest? Dive Float. Aha, float generalnie jest przydatny tylko do tego, żeby unikać, powiedzmy, zaklęć opartych na ziemi, Expulsion, czyli po prostu unosi nas nad to ziemię. 8000, Ether, Blackguard jeszcze jeden, Cure Ring, to może być ciekawe, Elixir, Running Shoes, to już mamy coś takiego, 20000, może 28, Wall Ring też już mamy, i 13000 czy 1000? Chyba 1300. Dobra, zobaczmy sobie ten Q-Ring, bo on by chyba byłby najważniejszy. Daje regen. Aha, stała regeneracja na postaci. Dobra rzecz. Serio, jakby postaci się cały czas regenerowały, plus jeszcze dodatkowo miałyby reflekta. Że na tą postać nie trzeba rzucać niczego, co leczy i generalnie jest odporna na taką magię punktową. Tylko gorszy jest fakt, że często przeciwnicy atakują po prostu nie targetując, czyli nie biorąc na cel żadnego z przeciwników. To wtedy powoduje, że no nie, ten reflekt nie działa. Kontry to po prostu ich zabiją. Świetnie. Opłacało się levelować, słuchajcie. Dzięki temu na takich momentach jak teraz jesteśmy naprawdę wytrzymali, potężni. No i co, ruszamy do Altbrook. To w zasadzie nie ma więcej co do roboty. Bold 2 masz. Interesujące. Altbrook jest tutaj, dobra. Ale wrócę do was za chwilkę, bo idę sobie dolać kawuśki. Hej moi drodzy, jednej rzeczy słuchajcie tutaj nie zabrałem z bazy, a mianowicie jest jeszcze jedna rzecz ukryta. Są wiaderka, prawda? Wiaderek nie sprawdziliśmy. Warto je jeszcze przejrzeć. I przede wszystkim warto przejrzeć piec. Bo w piecu jest Flame Saber. Czyli drugi płonący chyba miecz z tego, co...
O właśnie, Flame Saber i mamy dwa takie. Więc to jest już całkiem fajna nagroda, ponieważ będzie możliwe przyznanie jej jeszcze innej postaci. Przede wszystkim Terra ma Morningstar, a jeżeli dalibyśmy jej Flame Saber, trochę to zmniejszy, ale magiczną siłę by zwiększyło. No i szansa na rzucenie jeszcze ognia. Myślę, że to jest dobry pomysł. Poza tym mało jest przeciwników, którzy są odporni na ogień. I dobra, słuchajcie, lecę jeszcze teraz do Cen. Miasta, które znajduje się na tym kontynencie na północy. Też wytnę podróż, bo dla was będzie dążąca. Dużo walk po prostu jest po drodze. Natomiast tam możemy kupić jeszcze jednego Espera. Więc lecimy aktualnie, no dość daleko, zatem wrócę do was za chwilkę. No i moi drodzy, jesteśmy w Cen. I teraz tak, musimy znaleźć sklep z reliktami. Ewentualnie można by też zrobić mini zakupy dotyczące przedmiotów chociażby. Potiony są, tinktury, eyedropy. No to na przykład do maxa bym chętnie podniósł sobie. Jeszcze ze 3-2 sztuki, dziękuję. Green cherry, to jest status imp. To może też jeszcze o jakieś 20 podniesiemy. Echo. 27 do 50. Revivi leczy status zombie, tak samo. 23 do 50. Phoenix Down, słuchajcie, no to mogę w sumie do maxa nawet sobie zakupić. Namioty też myślę, że do maxa. Lecimy z nimi. Tinktury 51. Wydam całe pieniądze. Może weźmy 9 sztuk. Świetnie. 70 jeszcze 2000 będzie. I teraz będziemy mogli gdzieś tutaj na tyłach, słuchajcie, sklepu z reliktami. Będzie trzeba go znać. To są relikty. Właśnie trzeba iść na tyły. I z tyłu jest, jak widzicie, gość, który łazi tam pomiędzy... Jego praktycznie nie widać. O nie. Nie strasz tak ludzi. Myślałem, że jesteś żołnierzem. Jakiś czas temu ktoś włamał się do centrum badawczego i wywołał jeszcze zamieszanie. Skorzystałem z okazji i zabrałem to. Za 3000 GP błyszczący kamień jest twój. Tak, kupimy go. Otrzymałeś, słuchajcie, Serafima. Serafina otrzymaliśmy. I Serafin posiada... Zobacz, Stray ma generalnie... Stray... Znaczy, uczy nas Model Imp Float, natomiast Serafin posiada... Life Cure 2 Regen. Wow! Dobra rzecz. Regen Remedy. Remember, znaczy Remedy. Tylko, że na szczęście wszystko już to umiemy. Zobaczmy u ciebie. No tak. Od innych postaci po prostu. Ale dobra. Jest fajna. Słuchajcie, fajny Esper, więc gdyby ktoś tego nie umiał, to będzie można w ten sposób go sobie na pewno wykorzystać. Zatem. Idziemy teraz, możemy z całą stanowczością, słuchajcie, powiedzieć, że możemy wrócić do Altbrook, więc znowu wytnę ten mały element. Tutaj generalnie teraz grupem pójdą się hajpnąć, to znaczy pójdą spać, a następnie witam się z wami już w Altbrook. Do usłyszenia za chwilkę. No i moi drodzy, jesteśmy przy Altbrook. Jak ktoś nie pamiętał, to Cen, w którym byliśmy przed chwilą, znajduje się tam na północy tego kontynentu. I w sumie możemy udać się chyba od razu do portu, bo tutaj raczej nie będzie już nic ciekawego do kupienia. Nawet jeżeli... Cóż, mogę pogadać z żołnierzami Imperium, ale nie chciałbym być na ich miejscu. Czyim miejscu? Oni są nawet nieprzekupni, bardzo lecą na kasę. Okej. Wiecie, bo... Gdzieś tu był port. Coś mi powiesz nowego? W porcie odżywa handel. Może ekonomia jakoś się odrodzi. Super, czyli by, słuchajcie, tutaj są już te wszystkie kwestie. Uje nasze działania. Fajnie, lubię jak świat reaguje na poczynania gracza. Blossom, Shuriken, nic ciekawego nie widzę. Forget już mamy jedno. Wiecie, mogę mieć dwa forge. Z jednej strony chyba mamy nawet coś lepszego od tego miecza. Nie będę kupował trzeciego. Famir ma wystarczająco dwa dobre. Nie, dziadku, blokujesz drogę. Jakiś dziwak próbuje sprzedawać świecące kamienie. Mówi, że idzie do Cen. O, proszę. To jest coś, co dałby nam pewnego rodzaju wskazówkę, że hej, warto udać się do Cen, świecący kamień, nie? A co może być innego niż świecący kamień? Może medycynę.
Idress, tutaj też nic ciekawego nie widzę. Powinienem posprzedawać przedmioty, ale z grubsza nie bardzo mi się chce. Idziemy do portu. No, pogadamy z generałem Leo. Tu jesteście. Inny generał Imperium i osoba, którą wynająłem w mieście, będą z nami podróżować. Czyżby to był Shadow, znaczy MD Polak? Dokładnie. Widzicie, fajnie, że kupiłem ten miecz dla niego. Leo, przedstawiam wam generała Nightsapesa i MD Polaka. Coś nie tak? Lub nie? Masz tylko dwie kobiety teraz przy sobie. Wyruszamy dopiero jutro. Zapewniłem wam nocleg. Proszę, odpocznijcie. Dobra. W tym momencie MD Polak nie jest już najsilniejszą postacią dla nas. Zdecydowanie jest nią Tera. No i Glub. Nightsapes. Oj, chyba Nightsapes się zarumienił, bo tutaj Tera jest. Glub Nightsapes. No i Glub jak zwykle wyszedł na babiarza. Mamy dwie kolejne postacie. MDW, pracuję teraz dla Imperium, ale spokojnie, nie zamierzam was zabić. O, już uspokoiłeś mnie od razu. Cześć, Burku. Skoro zapominam nocleg, to postarajmy się jeszcze odwiedzić... w ogóle czemu Tera prowadzi? Zamieńmy ich miejscami. Tu są relikty, tu jest Inn. Generał Leo mówił o was. No zdecydowanie. Ale Nightsapes gdzieś uciekła. Nightsapes. No dalej. Czemu się nie odzywasz? Nawet jeśli trochę wątpiłem w ciebie, wciąż jesteś przyjacielem. Jesteś moim przyjacielem. No tak się nie mówi do kobiety. Nightsapes. I ta muzyka z opery leci. Cóż, teraz ja mogę z stanowczością powiedzieć Glub. Zjebałeś. Dobra, chodźmy na statek. Jeszcze tutaj w drużynie nie mam zarówno MD Polaka, jak i Nightsapesa, więc nie mogę im dać nowych rzeczy. A mamy spory zapas niektórych przedmiotów, więc co mogę sprawdzić? Mogę sobie ewentualnie wejść do reliktów i zobaczyć, czy w reliktach coś ciekawego siedzi. Gogle, Peace Ring, Sniper Sight, Wall, Amulet. Nie, nic ciekawego nie mam. Wszystko mamy. Natomiast MD Polaka będzie trzeba jakoś ciekawie tutaj, no, zagospodarować na 100%. No to co, wypływamy chyba, nie? Dobra, ruszajmy. Ja mam wrażenie, że płyniemy dokładnie, słuchajcie, na tą wyspę, na której dostałem tak bardzo wpierdziel. W tym lasku od Behemota. Żołnierz, wszystkie systemy ok. Leo, przybędziemy jutro rano, odpocznijcie do tego czasu. O, proszę. Mogę pogadać z generałem Leo? Wszystko dobrze? Chyba czujesz się lepiej. Tera. Zabawne to. Wykorzystało mnie Imperium, nawet zabrało mi wspomnienia. A teraz ja współpracuję z tym wrogiem.
nie wszyscy jesteśmy tak jak Kefka. Co z tobą? Ten moduł przewodni Finala 6 jest po prostu niesamowity. Teraz właśnie przygrywa. Wiedziałem, że używano cię jak broni biologicznej, ale nic nie zrobiłem. Więc nie różnię się niczym od Kefki. Teraz, jestem połączeniem człowieka i Espera. Czy kiedyś będę w stanie kochać? Leo, oczywiście. Ale nic takiego jeszcze nie czuję. Jesteś młoda, ale rozumiem, co myślisz. Nawet zbyt dobrze. Ale chcę poznać, co to miłość. Teraz. Teraz jest napalony. Napalona. Dlatego pójdę zgwałcić. Glupa. Kto to? O, Endopolak. Chciałem spać pod gołym niebem. Słyszałeś? O czym właśnie mówiliśmy? Nie chciałem podsłuchiwać. Nie pomogę ci. Tu w środku szukaj odpowiedzi. Czyli Endopolak jednak jest człowiekiem gdzieś tam pod tym kombinezonem. Tera. Na tym świecie jest wielu, jak ja, którzy tłumią swe uczucia. Nie zapomnij. W sumie bardzo fajna postać, taka mocno głęboko. Okej, okay, oczywiście już komediowa akcja ze strony Glupa. Skradanie się Leverheart. Chyba masz chorobę morską. Ja chyba zaraz... Zdecydowanie, ma chorobę morską. Nikomu ani słowa o tym. Ja chyba zaraz... Tutaj buduję już atmosferę i w ogóle... I wpada Glup z żyganiem. Dobra, jesteśmy niedaleko Welt, a Crimson Island może być właśnie po prawej stronie od Welt. Czyli tutaj. Okej. Okay. To co? O kim mogę pogadać? Generał Leo. Prawie jesteśmy na Crescent Island. Kiedy przybijemy, podzielimy się na dwie grupy. Knight ze mną, Atera i Glup z Endopolakiem. Jak tylko zauważycie Espery, zgłoście to. Ja mam inny pomysł. Glup, idziemy. Endopolak. Hej, Glup. Mace, ja... Glup, dalej. No w sumie Night Safe'a też bym chciał zabrać. Dobra, co mi czeka na Crescent Island? Pytanie za 100 punktów. Przede wszystkim musimy sobie słuchać tutaj Endopolak jest na niskim poziomie, Imperiala masz. Dobrze ci kupiłem Blossoma, możemy ci dać Assassina, to ci podniesie wszystko tak naprawdę, bo to trochę obrażenia, ale nie jest tak znacząco. Speeda podniesie, Uniki podniesie. Co ci damy mitrylową tarczę. Blomhead zmienimy na... Myślę, że Headband zwiększy jeszcze bardziej Speeda i Vigor. To z kolei by zwiększył uniki o 10 jeszcze, do 58. Co robimy? Czekajcie. Magic Defense... No tak, zrobimy ten zielony beret. Jaka jest różnica? Stamina trochę wyższa, bez znaczenia. Speed o 1, bez znaczenia. Vigor trochę większy, bez znaczenia. Ninja Gear zmienimy na Power Slash. Super. I przy okazji relikty. Sprint Shoe, Sniper Sight, raczej nie. Damy ci na pewno... Ciekawe, czy z tamtych pozdejmowało.
Black Belt dostaniesz. Sniper Sight, Mitry Glowes, Gauntlet. No i można trzymać w obu rącz. Defense się zwiększa. Może trzymać bronię w każdej dłoni. Genji Glove. To by było dobre dla niego. Albo Zephyr Cape, który jeszcze bardziej zwiększa blokowanie. Dobra, dajemy Zephyra. Czyli masz 68% uniku. Jezus Maria. Esper dodatkowo. Mogę ci przypisać Serafina. Żebyś miał od razu jakieś tam dodatkowe rzeczy. Chyba, że któryś z was ma Strength plus 2. Maksymalny level, Magic Power, Stamina, HP, Strength, Siła, Carbuncle. Serafin nic nie daje. Bismarck byłby dla niego dobry, czyli Fire, Ice, Bolt i Life. Bo siła plus 2 przy levelu. Znowu mi mikrofon opada, mimo zastosowania taśmy. Muszę więcej taśmy dać. No, podstawowy Fire, Ice, Bolt jest słaby. Szybko się go nabije. Nie, zostajemy przy Serafinie, słuchajcie. No, zdecydowanie. Czy jest coś powinienem jeszcze zrobić z nim? Chyba nie, przynajmniej mogę zamienić was miejscami. No i cóż, zapiszmy grę w takim razie. Co ja mogę tutaj spotkać na tej wyspie? To wygląda brzydko. Ale zdycha jeszcze szybciej. No powiem tak, MD Polak na razie nie robi szału. On mocno polega też na tych swoich umiejętnościach rzucania. Niestety one dużo kosztują. MD Polak generalnie może być chyba najsilniejszą postacią w ogóle w grze, ale trzeba na to strasznie dużo czasu poświęcić. Teraz chyba wyuczył się u Streja wszystkiego. Nie, nawet Imp i Float jeszcze jest super. Czy to na dole coś jest w ogóle? Nie. No to co, sprawdźmy co jest w lasach. W ogóle musimy zwiedzić tą wyspę całą. Chciałem zobaczyć, co się czai w lasach. Ta wyspa wygląda tak, jakby była odcięta od kontynentu. Okej. Okay. Chimera. Fajnie przeciwnik zaczyna się tu pojawiać. Golden Armor miała. Uuu, panie. To Golden Armor może być fajny. Power Slash. Nie możesz nosić. White Dress na Golden Armor. Magic Power trochę spadnie, ale Defense leci mocno do góry. Dobra, damy ci złoty pancerz. Bo ty możesz nosić. O, nie, jeżeli masz Power Slash, to na pewno nie możesz mieć Golden Armor. MD Polek poznał Q, dobrze. Czy jakieś tam podstawowe leczenie. Nie przejdę nawet. Po co ten przesmyk? Przepraszam bardzo. No muszę iść naokoło. No dobra. Trochę więcej słuchajcie level upów. On mnie wyniuchał. Znaczy wyrzucił. Nie kichnął na mnie. Tera poznała Imp. Dobra, tam jeszcze była jedna umiejętność do wyuczenia. Dobra, MD Polak jest na swoim miejscu, świetnie. Te potwory po prostu mają zabójcze kichnięcie. No Chimera? Okej. Okay. Ja tej Chimery, słuchajcie, nie będę testować, wolę ją sprzątnąć od razu. No to już taki przeciwnik konkretny, nie?
Gdzieś tu powinna być właśnie jakaś lokacja, jakaś mała mieścinka. No nie są na razie, słuchajcie, to bardzo wymagający przeciwnicy. Dając łapkę sporo punktów. Kolejny potion. Jest dobrze. To co? Zapisujemy grę i wchodzimy do tych miasteczka, czy cokolwiek. Hamas. Witamy serdecznie. I co my tu możemy sobie zrobić? Jest, są sklepy, więc jest dobrze. O, wow, nieznajomi! Z czego się w ogóle utrzymujecie, skoro macie tu sklep? Przecież w ogóle przyjezdnych nie ma. Arsenał. Słuchajcie, zbadajmy najpierw sobie wszystko tutaj. I od razu zbrojownia w jednym. Cudownie. No to co? Co mogę mieć? Mithril Road, Fire Road, Ice Road, Thunder Road, Morning Star, Hawkeye. Jakaś, kurde, za 10 tysięcy włócznia. A wezmę ją. Tu są karty dla Xatrexa. Na razie nie będę brać. Xatrex rzuca kartami po prostu, jako postać. Trochę mi przypomina Gambita z X-Menów. Gold Shield. Super. Mamy w sumie, przydałby się, Gold Shieldy. Weźmiemy 3 sztuki. Tiger Mask. Niekoniecznie. Tiary, proszę, proszę. Złote hełmy i tiary. Złote hełmy mamy 3. Skoro nie używam, znaczy mam lepsze. Tiary. Mystery Veil. To by było chyba lepsze. No, w sumie weźmy 2 sztuki. I Gold Armor, tylko że teraz tak. Gold Armor mamy 1, używam. Weźmiemy 3 sztuki. Gaia Gear. Też może być całkiem fajne. To jest dla Glupa i dla MD Polaka. Słuchajcie, weźmiemy 2 sztuki. Super. Ciekawe, jakie relikty będą tutaj mieli generalnie. Power Sash na Gaia. Vigor, Speed leci w dół, Stamina leci w dół, Defense. No tak jest, szczerze powiedziawszy. Bardzo Magic Defense leci do góry. No ale nie chcę schodzić z Vigorem poniżej 44. Bez jaj. Dobra, co my tu mamy? Siła magiczna leci w dół, defensywa dużo do góry. No to jest fajne. Speed leci do góry jej, no bo bierzemy. Gold Armor, Gaia. Co poświęcę te 3 punkty defensywy na Gaję, żeby mieć większą magiczną odporność. No i leci jeszcze do Polak. To się chyba nie opłaca. Dużo wigoru tracę. 1 punkt speeda, staminę. W zamian za 1 punkt obrony. 8 punktów magicznej obrony. Nie, to się nie opłaca. W takim razie zostawimy to dla innych. Więc zakupy czasami się... Można się na tym przejechać. Dobra. To jest sklep z przedmiotami, ale i tak wejdziemy. Poszukuję sklepu z reliktami. Nic nie widzę ciekawego. Zegar? Nope. Babuśka? Słuchajcie, coś wam powiem. A, nieważne. O, babuszka ma amnezję. Coś jeszcze? Nie. Rozwalają mnie takie miejscówki, powiem wam, że jednak chodzicie. Jak macie miasto na końcu świata, które normalnie ma sklepy, ma wszystko inne, zaopatrzone i tak dalej. Ale skąd? Po co? Dlaczego? Jakim cudem? O, eyedropa znalazłem. Fajnie. Nie spodziewałem się, że tutaj coś będzie.
Teraz mamy jakąś taką dziwną chatkę. W ogóle... O, soft jeszcze przy okazji, świetnie. Co to jest za chatka? Relikty, no dobra. No tak właśnie nie poznałem tego... Black Bell, Dragon Boat, Spirit Shoes, nic z tego nie chcę. Spokojnie możemy się wykraskać bez tych rzeczy. Olbrzymi plac. Ej, spery? Cóż to jest? Jeśli to zwierzęta, to pomówcie ze starcem, który mieszka na skraju wioski. Mamy też karczmę. Nie wiedzieć, czemu właściciel gospody nie lubi obcych. No to faktycznie, bardzo dobrze prowadzi gospodę. To wskazane, wiecie, prowadzi gospodę i nie lubić obcych. To jest takie na propsie. Jesteście obcy? 1500 zł za nocleg. Nie ma mowy. Wow. To powiem wam, że prosperuje to dobrze. 1500 zł za nocleg. Ja pierdzielę. Naprawdę, gro? Zbadajmy, słuchajcie, co jeszcze jest w tym mieście. Z kraju wioski. Tu jest jakiś chłopczyk. Ha! Nie ma wstępu. Super. Blokuje mi jakiś dzieciak. Jak mu zaraz przy fasonie z psa MD Polaka wezmę go na tylne łapy i użyję jak maczugi but w tego dzieciaka, to od razu będzie wiedzieć. Green Cherry, dobra. Co to było? Fire! What the fuck? O nie! Tutaj żyją ludzie umagicznieni. Będzie trzeba to, słuchajcie, zbadać. Ha, nie ma wstępu. Dobra, chłopak zna czar fire. Nie? W ogóle ludzie praktycznie nie umieją korzystać z magii, a ten nagle umie korzystać z magii. Jeszcze tutaj wejdziemy? Jest starzec. Dobra, słuchajcie, ze starcem pogadamy. Na pewno pogadamy. Ale zrobimy to już w kolejnym odcinku. Dzięki serdeczne za uwagę, więc do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym materiale. Mam nadzieję, że to wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę, komentarz, zapraszam do Patronata i oczywiście zapraszam do Instant Gaming, oficjalnego sponsora naszego kanału. Do usłyszenia, hej papa! Cześć papa! Wszystkie linki w opisie. Cześć! Hej! Setki gier prosto od dystrybutorów. Widziałeś już? Nie? Zajrzyj koniecznie na instantgaming.com. Linki w opisie.